Dzień dobry i zobaczcie, jak nam się pięknie zrobiło w Zakopanem. Rano padał deszcz, później były chmura, później zaczęło wychodzić słońce i teraz mamy niebieskie niebo, słońce powoli zachodzi, ale jeszcze tutaj na równi Krupowej widzicie, ludzie sobie robią zdjęcia z napisem Zakopane, a wyżej świeci to słońce. No coraz mniej liści na drzewach, popatrzcie się, coraz mniej, ale jeszcze trochę ich jest i to sprawia wszystko piękne wrażenie. Jesienne jeszcze będzie tak przez kilka dni, chyba że przyjdzie jakiś bardzo silny wiatr znowu, no to wtedy nam te liście zwieje, ale popatrzcie się, jak tutaj wyglądają pięknie te liście właśnie nad literą Z w tej chwili, a tam wyłaniający się giewont. Przepięknie to wygląda. Jutro też raczej przewaga słońca, więc nie najgorszy dzień, natomiast nie zraźcie się piątkową pogodą, która jest zapowiadana. Bo na piątek zapowiadany jest od rana do wieczora deszcz, bardzo intensywny chwilami do godzin wieczornych i dopiero w nocy zacznie się nam rozpogadzać nieco. I powiem tak, że nie zniechęcajcie się, ponieważ sobota już bardziej słoneczna, jest szansa na jakieś przebłyski słońca bez deszczu, a niedziela też zupełnie słoneczna, poniedziałek również, także nie zniechęcajcie się tym piątkowym potopem, który przynajmniej na razie jest mocno w prognozach, a zachwycajmy się takimi widokami, jak tutaj mamy. Dzisiaj dosyć chłodno w Zakopanem, znaczy chłodno, jak na koniec października to wcale nie chłodno, ale w porównaniu z poprzednimi dniami, bo dzisiaj było gdzieś tak 9-8 stopni Celsjusza, a teraz trochę cieplej, no i w nocy też nie będzie najcieplej, że tak powiem, ale tak jak mówię, na tę porę roku to naprawdę nie ma na co narzekać. W ogóle nie ma jeszcze śniegu w Tatrach. Ten śnieg, który spadł, stopniał po tym halnym, który był w piątek, kiedy temperatura skoczyła ponad 20 stopni w Zakopanem. A tu widzicie, jak pięknie jest na równi Krupowej. To jest piękne miejsce. Można sobie jeszcze na takim leżaku poleżeć. Co niedługo, gdy przyjdą takie listopadowe, jeszcze chłodniejsze dni, będzie o wiele trudniejsze. A w tej chwili mamy piękne pożegnanie dnia już w Zakopanem, bo słońce już chowa się za horyzontem. Ja myślę, że pół godziny i ono tam zniknie za górami. No a niestety w sobotę mamy zmianę czasu i będziemy cofać zegarki, czy przekładać je do przodu. Oto jest pytanie, ale nie będziemy przekładać zegarki do tyłu, więc będziemy spać godzinę dłużej, no ale rano będzie robić się wcześniej jasno, ale niestety wcześniej będzie robić się też ciemno, no i te popołudnie już o tej porze w przyszłym tygodniu, o tej samej godzinie, to będzie po prostu już ciemno, ale poczekajmy na to do przyszłego tygodnia, na razie cieszmy się tym, co jest. Proszę zobaczyć, jak ładnie ten giewont wygląda. Pozdrowienia.